Halo, halo, dzień dobry. Napity najedzone, kawa wypita, więc lecimy z kolejnym odcinkiem gry, który jest przyciszona, jest gra. Halo, halo. Co tam u was? Bo u mnie super i przypominam o łapce w górę oraz komentarzu. Przypominam o Eryk naprawieniu kamery. Kontynuujemy naszą grę. Zobaczyłem, że są małe problemy, słuchajcie, moi drodzy, z mikrofonem. Z jakiegoś powodu ten mikrofon, kurwa, działa źle. Jeszcze nie wiem do końca z jakiego, jest strasznie przytłumiony dźwięk, tak, takie przynajmniej odnoszę jakieś wrażenie. Wszystko wyjdzie w praniu, wszystko wyjdzie w praniu. Zobaczymy, kolejny testowy odcinek, pozmieniałem kilka rzeczy, próbowałem tyle ile mogłem, tyle dałem też rady. Tyle ile mogłem, tyle się postarałem. Lecimy z kolejnym odcinkiem, moi drodzy. Ostatnio historia horrorowa. Bardzo mi się to nie podoba. Zmniejszyłem też tłumienie dźwięku, znaczy tłumienie szumów, by dźwięk na 200% był taki, jaki być powinien. I co teraz? All those times I played with the music box and never found the basement key. No właśnie, teraz to przydałoby się otworzyć tu drzwi. Rozumiem, że drzwi się tu otworzyć nie da. Dlatego jeszcze raz w 200% zobaczymy, czy wszystko... Wszystko sprawdziliśmy, sprawdziliśmy, czyli opcja jest jedyna. Klucz. Klucz, moi drodzy, do piwnicy. No i wszystko wiadomo. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Okej, czyli Barbara była jakąś znaną osóbką. A tu co jest? No, po naszym odejściu. To jakiś kabel idzie. Pytanie od czego? Od gniazdka. Kabel od gniazdka idzie do góry. Okej, czy będzie to jakaś ważna informacja? Zaraz się przekonamy, moja droga, czy to, co napisali o kluczego, jest prawdą. Normalnie, fiz, że Snapchata, ty. No te zdjęcia nie wyglądają, jakbyśmy żyli w latach 50., więc nie wydaje mi się również... Ło kuźwa, teraz w ogóle zauważyłem, że te drzwi, patrzcie. Te drzwi są, kurczę, zaklejone jakoś. Chcę tam zajrzeć. A to jest biblioteka... Ojojoj, przepraszam najmocniej. Panie Czesławie. Tutaj też pamiętajcie, że my to wszystko patrzyliśmy, takie te pierdoły, co są tutaj. My mom wasn't much of an optimist, but... She never stopped believing that my brother w pierwszym chyba odcinku, ale później mi się zjebał zapis i musiałem od nowa. Strasznie ciemna jest ta gra. Coś się może zjebało na dworze. W tej grze w sensie, bo jest jakieś super ciemniej. O nie, przecież noc się zbliża. No przecież idę właśnie tam. Ja też nie do końca pamiętałem, gdzie to było. Wow. Że ta muzyczka z tą pozytywką, zapisywanie, kurwa, nigdy tego nie lubię. Pamiętacie? To było z tym horrorem. Przynajmniej ten komiks. Tak mi się wydaje, że szliśmy wtedy do piwnicy. A, mi się prawe ucho zatkało. Nie! O nie! Prawe ucho, halo! 50% CPU zabiera mi, kurwa, OBS, 55%. A mimo to wszystko śmiga. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Zastrzyki przeciwtężcowe. Kurwa, zastrzyki. Szczepionkowcy właśnie zminusowali ten film. Nasze anty. O tak, profilaktycznie, czy jest tu coś ciekawego? Nie wydaje mi się. Jest tu coś ciekawego? Nie wydaje mi się. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. To było tu.
I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Wow. 8-roczna muzyczka odpaliła. Spokojnie, ja też nic nie widzę, moi drodzy. I remember asking mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. O kurwa, jakie tu... If there's a pattern in all these stories... Jakie tu zapasy? I think it's that none of us has gotten very far. Jak tu chyba bunkier mi się wydaje, hopie. Mamy i Waltera, moi drodzy. 2005 rok, zmarły, czyli... Czyli, no to nie może być lata 90. Wiecie, dlaczego ta gra budzi pewien niepokój? Bo jakby przedstawia jedną historię, w której coś się stało, a później wracamy do tego miejsca. A tam nic nie ma. No, za to czuję ciarki. Na plecach. O kurwa, to chyba Mishor. Pan Mishor. Walter! Jaka jest twoja historia, mój drogi przyjacielu? Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive the week. But after a few days, I settled into a routine. Co myszką przesuwać. Już? Mamy? Walter, nie mamy jeszcze. That's what kept me sane. Kurwa, po prostu w dół, nie w bok, Eric debilu. Having a schedule, living for today. Just thinking, cool. Oh. I was expected to be dead tomorrow. Ale równo o tej samej godzinie. You'd be used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. A, bo to trzeba jaki potwór? Kurwa, nie akurat najważniejszego. Okręgiem trzeba, Eric. And then one day, everything just... stopped. Nie wiem, czy zwróćcie sobie uwagę i cofnijcie na kalendarz. Był 1970, on to spędził 35 lat? Whatever that thing was, it was gone. Zobaczcie, czy może się zmienił kalendarz. Or maybe I just got tired of being afraid. Albo to ja się znudziłem własnym lękiem. Nie wiem, czy wy to widzicie, te napisy, mam nadzieję, że tak. Polecam to oglądać na jakimś komputerze czy telewizorze, na pewno więcej zobaczycie. The longest in 30 years. I'm done waiting. Dość czekania. Well, I still can. Muszę stąd odejść, póki wciąż mogę. Okej. Ktoś sobie tu składał, żeby mu się nie nudziło. Dobra, ale co on tu robił, kurwa, taki kawał czasu? Nie pamiętam, żebyśmy wchodzili na górę. Wiem, że to gdzieś tam wciąż czyha. Whatever killed Barbara. Ja co, zabiła Barbarę?
Molly. I Molly? And Calvin. I Calvina. Wow. Tu mamy jakiś śmietnik, tu mamy jakieś rzeczy. Zobaczcie, ile tu jest rzeczy, na które normalnie nie zwracasz uwagi, nie? Bo chcesz usłyszeć historię czy grać. Szanuję, że twórcy zwrócili uwagę na to, żeby zadbać o tą grę w najmniejszym szczególe, jakim się da, choćby rzucanych głupich cieni tej postaci, a nie jakiejś innej. Zajebiste to jest. Maybe this is all a mistake. Być może to jakieś nieporozumienie. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Efekty wszystko. Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a jakaś klątwa, tak? I'd be happy with one new day. Wow. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me he was down here. Policja, psujecie mi kuźwa ten. Nagrywki. Proszę przestać. I'm sure my mom was trying to protect me. Wszystko, wiecie, staram, tym dalej idziemy w historię, tym bardziej staram się jakoś to układać w głowie, dlatego mój gameplay i gdzieś tam moja rozmowa na pewno nie są na aż tak wysokim poziomie, jak były na samym początku, chociaż od 5 odcinków jestem po prostu kuźwa zachwycony tą grą, bo jest przepiękna. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. O, jednak nie idziemy, kurwa, nie ten przycisk kliku. Jest po prostu przepiękna i wiem, że większość moich reakcji to wow. Niesamowite jest to, że klikam W i idę do tyłu, znaczy w dół, nie? To zazwyczaj tak nie działa właśnie. But if she never told me about an uncle under the house. Ale jeśli zdecydowała się nie mówić mi nic o starym wuju, mogę tylko wyobrażać sobie, co jeszcze postanowiła zachować dla siebie. I don't want to make the same mistakes she made. Nie chcę powtarzać jej błędów. Trying to bury something that's still alive. Próbując pogrzebać to, co wciąż żyje. Now that there's only one of us left, or maybe two. Teraz gdy zostało nas tak niewiele, tam jeden czy może dwóch. And found out what happened to everyone else. Poznałem losy wszystkich członków rodziny, to widzicie to napisane. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Walter. On tu chyba poważnie zmarł, moi drodzy. Nie wiem, co to jest na górze. W każdym razie lubił pociągi i umarł zabity przez pociąg. Ciekawe co, jakbyśmy poszli w drugą stronę. Mogę to sprawdzić. Cokolwiek tego nie zrobiłem. I don't know if I should even be writing this. Pamiętajmy, że jesteśmy w jakimś dzienniku, coś takiego, my piszemy o tym. Tam widzimy miasto. To jest prawdopodobnie, moi drodzy, Norwegia. Zresztą widzieliśmy kilka flag. Ciekawe czy... Ale była gruba impreza. Maybe it'd be better if all this just died with me. Może byłoby lepiej, gdyby to wszystko umarło wraz ze mną? Ole ty! Patrzcie, bo to jest głowa, nie? Rozbity taki posąg i głowa taka... No niepokojąca ta giera, bardzo wam powiem. Ale bardzo wciągająca, bardzo. Pomyślałem, że chcę więcej wiedzieć o swojej rodzinie.
Wiecie, to jest jakaś klątwa Ulterów, nie? Tak było zresztą mówione od samego początku, mi się wydaje. And the history you're a part of. To nie jest czasem to wejście, którym pełznęliśmy. Słyszycie? Ja słyszę w lewej słuchawce. Ciekawe, jaki będzie finał tej historii. No jestem niesamowicie ciekaw, naprawdę. Swoją drogą, jak już oglądacie tą serię, serdecznie polecam wam i odsyłam was do serii... serii na moim kanale, ostatniej serii na kanale Czechu, którą nagrałem. Bo jest świetną grą oraz świetną serią, którą nagrałem. Były wstępniaki, był fajny gameplay, były fajne rozważania na dane tematy, fajna rozmowa. Wszystko się fajnie kleiło. Polecam niesamowicie tą serię, bo myślę, że zaraz po tej serii jest tamta seria z jedną z najlepszych gier ogólnie. I ogólnie serii, które nagrałem kiedykolwiek. Wydaje mi się, że bohaterowie tamtej historii wierzyli w ich prawdziwość. Powiem ci, że mi też się tak wydaje. Cały czas zastanawiam się, czy jesteśmy w ciąży. Idziemy tutaj, bo tu są lampki, czyli coś sugeruje, że... może powinniśmy się tu udać. Chociaż nie ma tu nic ciekawego. Za bardzo. My odziedziczyliśmy ten dom, bo już nie pamiętam. Czy wszyscy od nas umarli, czy jak to tam wyglądało, bo już naprawdę te 2 miesiące temu, kiedy nagrywałem sam wstępniak, to... That history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. To trochę minęło i nie do końca pamiętam... jak to tam się sprawy miały? Fajne jest też to, że wszystko robimy sami, jakby rękoma. Tutaj jest ta huśtawka. Tu jest huśtawka. W ogóle możecie się cofnąć do pierwszego czy drugiego odcinka Historia Molly. A później zobaczyć, jak skakała. To była na przykład ta huśtawka nadal, czy ona była zakręcona? Bo zobaczcie, teraz ta huśtawka jest zakręcona. Co może mocno sugerować, że te historie były prawdziwe. Aż w końcu nie zdążyłem przeczytać. Za wolno czytam. Zdecydowanie. No i mamy cmentario. Tutaj też skakaliśmy kotem. Fajne jest. Myślałem, że będziemy... Przyznaję to ze wstydem, lecz... Myślałem, że historię będziemy mogli sobie wybierać, którą pierwszą. Tymczasem okazuje się, że jest to jakaś taka linia fabularna. I... ale nie odczuwam tego, że nam to narzuca. To, ta gra płynie. Komentarz dla zwierzaków. Darpy Junior, Darpy, Barpy, Charpy, Barpy, Darpy, Zarpy, Zoe. O, to jebać. Co? W sensie czempiona z ligi. Urgh! Tucker, Charlie, Daisy, Lucy. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Sven wybudował dom. Mowgli. Rozumiecie? Bo kot, Mowgli,
Jeżeli naprawdę nie oglądaliście, to się cofnijcie. Jeżeli oglądacie, to wiecie dokładnie, do czego to są nawiązania. Swen Finch. Calvin był. Swen? To jest ten koleś teraz? Nie. Eddie Finch. To zmarł ostatnio. Jakieś książka. Habny dybdy. Walter Finch. Kamień. Barbara, gwiazda. Jak to było z tą Barbarą? Bo już zapomniałem, ty jak ona nie była umarła. No nie wiem, co zapomniałem o tym. Był ten komiks i za bardzo się wciągnąłem chyba w ten komiks, który był. A, że ją zjadły potwory, no tak. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Tam coś miga. Ciekawe. To jest ten koleś, co przypłynął tu na domu. O, zaraz się nawet przekonamy, co miga. Albo i nie. Edie said she dreamed about the old house every night. A, tym pływającym domu. Był bardzo zbliżony chyba do tego, przynajmniej też jakiś taki zróżnicowany, że tak to powiem. Co my mamy dalej zrobić? Cofnąć się chyba do domu. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Gregory Finch, Sam Finch, Gus Finch. O, ile on miał lat? Jeszcze... No mało, kurwa. Bardzo mało. Strasznie dużo tu osób, co? Pomarło. Louis. Milton. A tu na Miltona mamy coś? So my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Okej, nigdy nie udało się odnaleźć ciała. Rozumiem, że... Kurczę, no nadal nie wiem, no nie chcę przypuszczać. Każdy będzie miał swoje rozumienie. Ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. And find everything out for myself. Ale mam wrażenie, że mama chroniła ją przed tym, żeby dowiedziała się o klątwie i żeby nie wiedziała o tej klątwie, żeby sobie żyła jak długo tylko może i no. I no. Mam nadzieję, że kamera też nie jest za ciemna, aczkolwiek... No chyba też nie. Nie wydaje, nie wydaje mi się. Zapisywanie. If she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. 22 tydzień ciąży. Nie. Nie, uważaj ty. O kurwa, pojebało. Jezus, Jesus, kurwa macz. Pijana jesteś w 22 tygodniu ciąży, dygasz po dachu. What is wrong with you, man? Co jest? God fucking damn it. O. Proszę bardzo, a tam też coś mamy i... Kurczę, jak tak już znam trochę tą grę, to powiem wam szczerze, że... No, zgaduję, że na 99% pójdziemy tam jeszcze. Szukamy easter eggów. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common.
którym się bierze nóż. They were both pretty intense. Ale ta giera płynie, co, moi drodzy? Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Pewnie wszyscy się czegoś boimy. No pluje, pluje na kurczę zabijanie zwierząt, więc ten pajac to tak od buta jest tego. Dobrze, że zdechłeś, frajerze. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejsze... No wysuń się. Dzisiejsze nagrywanie. Dziękuję wam bardzo i przede wszystkim zachęcam do zostawienia łapki w górę, do skomentowania, do udzielania się, do kurczę wystawienia tej grze dziesiątki i polecenia ją znajomym, bo kurwa jest dobrą grą. Ona płynie. Tak samo jak my. Będziemy płynąć z tego odcinka. Ale jutro. Przypłyniemy z powrotem o godzinie 16. Miłego dnia, miłej nocy, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej.